Siemanko, Podlaskie Centrum, ze strony Adrian i Fabian. Jesteśmy na wspaniałym wydarzeniu, czekaliśmy na niego. Na nie? Na bardzo, nie. Bardzo długo, 10 lat albo więcej nawet. Pierwszy żeby, raz... żeby wystartować jako... Zawodnicy, tak. Kiedyś byliśmy na wodno-samolotach w Siemianówce, na zalewie Siemianówka. W 2012-2011 roku jako sędziowie, czyli 10 lat temu. Więcej to było. Więcej może więcej. Nawet. A dzisiaj jesteśmy tutaj jako zawodnicy. Tak. Tylko amatorsko oczywiście, amatorsko. Tak, ja już jestem za klejeniem podwozia, bo już kleiłem... A ja jeszcze z wody nie wystartowałem, nie? Tak. Także słuchajcie, idziemy na otwarcie generalne, oficjalne otwarcie i zobaczycie, ile to jest przepięknych samolotów. O, teraz. Chodźcie, idziemy. Teraz już może zaczniemy oficjalnie. Jeszcze raz witam Państwa. Witam przede wszystkim głównych... aktorów bym powiedziała, nie wiem, zawodników, aktorów, pasjonatów, nas wszystkich. Po dwóch latach przerwy widzimy się po raz pierwszy. Witam w przepięknym miejscu w gminie Szumowo nad zbiornikiem wodnym ulica Sosnowa i witam wszystkich gości. Dzięki gospodarzom tego miejsca, państwu Rupińskim, Irenie Kazimierzowi, dzięki panu wójtowi Jarosławowi Cukiermanowi jesteśmy tutaj. Więc wszystkim dzień dobry, a do prowadzenia dalej dajemy rząd. My trochę zasługi przy tym wszystkim, a my jednak. No, cały nasz zespół, który jest rozsiany po świecie w tej chwili, bo są w Belgii, w Londynie. Coś z łącznością mamy. Ci ludzie dojechali tutaj specjalnie, kto mógł, kto był w stanie dolecieć. No i tyle. Ja myślę, że oficjalne otwarcie poprosimy... Kogo? Powitam oficjalnie wszystkich gości, bo mam ściągawkę. Przepraszam, że będę czytać, ale nie byłam na to przygotowana. Wrobiono mnie. Stefan Krajewski, poseł na Sejm. Dzień dobry. Adam Marek Komorowski, senator. Dzień dobry, witamy panią senatorze. Jacek Murawski, starosta powiatu zambrowskiego. Jarosław Cukierman, wójt gminy Szumowo. My i prywatnie, i służbowo. Pani Irena i Kazimierz Rupińscy, gospodarze terenu. A pan Kazimierz się schował. Deszczu się robi. Ksiądz kanonik Sławomir Grądecki, proboszcz parafii Szumowo. Dobrze czytam. Dalej, pan Andrzej Kalinowski, komendant PSP w Zambrowie. Pani Polakowska Krystyna, prezes Banku Spółdzielczego Ostrów Mazowiecki. Edward Lipiński, prezes Banku Spółdzielczego Szumowo. Coś jest głosem. Pani Urszula Jaworowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie. Uciekła nam pani Urszula, nie widzę. Tak. To dzięki niej, bo myśmy były cały czas na telefonie gorącym, tak, dzień, wieczór, noc, nieważne. Wszystko można było załatwić, ogarnąć. No i wszystkich tu obecnych witam. Powitałam gospodarzy, powitałam aktorów i witam wszystkich widzów. Trochę nam pogoda chyba widzów wystraszyła, bo wczoraj wieczorem po tej burzy, jak mieliśmy tutaj loty makiet, to było sporo ludzi. Siedziało tutaj w kubkach sobie na trawce, robili sobie pikniki i oglądali modele. Ja w tej chwili rzeczy... w tej chwili... Wiecie, jak to jest z podpowiadaczami? Człowiek się zawiesza. No niestety. Ja oddam w tej chwili mikrofon panu wójtowi i poproszę o oficjalne otwarcie zawodów. Dziękuję bardzo, też mnie pani zrobiła, to nie było w planie. Bardzo serdecznie Państwa wszystkich witam na tej pierwszej uroczystości, pierwszych zawodach, które mam nadzieję, jestem pewien, będą cyklicznie powtarzane. Serdecznie wszystkich Państwa witam, życzę sukcesów, przede wszystkim pięknych widoków, no i oczywiście tyle samo lądowań miękkich, co i startów dla zawodników. Żeby to się odbyło i mogło w ogóle funkcjonować, przyczyniło się sporo osób prywatnych, instytucji,
urzędów i tak dalej, i tak dalej. To cała wielka ścieżka organizacyjna jest niesamowita i ja może nie wytykając kto, co, gdzie i jak, to czytam z listy. Więc jedziemy po kolei. Wojewoda Podlaski. Wojewoda Podlaski, marszałek województwa podlaskiego, komendant wojewódzkiej policji, komendant powiatowy policji, starosta powiatu zambrowskiego. Gospodarzami naszego wydarzenia oczywiście, jak wiecie Państwo, jest gmina Szumowo pod wodzą pana Jarosława Cukiermana, Instytut Lotnictwa w Warszawie, rektor Politechniki Białostockiej. Żona tu wspomniała, że Państwo, Irena i Kazimierz Rupiński, to mam ich tam już specjalnie, że tak powiem, potraktować. Zasługują na to, wierzcie mi, patrona. Dalej, Telewizja Białystok, Radio Białystok, Wrota Podlasia, Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy jako firma, GOK Szumowo, Damptur, Biuro Podróży Turystyczne, to jest firma z innego końca Polski, ale my nie mamy ograniczeń terytorialnych i granicznych. Następnie pracy, to jest firma Przemysława Danielca, to ta właśnie ufundowana wycieczka dla zdobywcy do Chorwacji. W czasy po całej tej zadymie naszej lotniczej. Następna firma, pracownia architektoniczna pana Mieczysława Krysty z Cieszyna, gabinet stomatologiczny Elżbiety Adama Januszuków z Czarnej Białostockiej, myślę, że tu nie podlega. Politechnika Białostocka już chyba, Wydział Mechaniczny i Koło Naukowe, Łomżyński Klub Modelarski, Podlaskie Centrum Modelarskie, Sklep Modelarski w Białymstoku, RC Przegląd Modelarski, wydanie internetowe w tej chwili, Technikum Lotnicze w Nagoszewie, firma 3D z Białegostoku, Serce Wnętrze Białostockie, Extreme Waters, to jest ze starego naszego miejsca, to jest siemia, tam gdzie byliśmy poprzednio, Atlas Accessories, to jest firma z Londynu, zajmująca się też ciekawymi rzeczami. Zapraszam na stronę do obejrzenia wszystkiego, co jest. Dragon, szkoła lotnicza, to jest szkoła dwukrotnego mistrza świata w paralotniarstwie. Tor kartingowy z Augustowa, portal internet Zambrowiacy, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej i OSP Szumowo. Tyle mi przygotowano, jeśli kogoś pominąłem, proszę się upomnieć, dopiszę do listy i będziemy to odczytywali jeszcze parokrotnie, co najmniej. Proszę Państwa, jest problem taki, że musimy się ścigać z czasem i to mocno ścigać z czasem, dlatego że mamy mnóstwo lotów kategorii AB w tej chwili. Proponuję nie uciekać, a zobaczyć jak to wygląda. To jest 6 samolotów lata na trasie tych dwóch pyrków. To są różne dziwne zdarzenia, nie będę mówił, bo prawo lotnicze zabrania kolizji lotniczych, więc proszę Państwa, ale to się zdarza, to będą wydry, to będą, w tym wypadku mogą się zdarzyć krety. Tym, którzy nie wiedzą o co chodzi, wydra to jest nurkowanie i walenie w wodę, kret to jest walenie w glebę, czyli tam mamy wyspę liczenia. Zawodnicy nie mają możliwości, prawa regulaminowo zabronione, nie mogą wylatywać poza obręb wody. Dla wszystkich zawodników startujących w konkursie wyścigów. Mamy godzinę 12.10, mamy już godzinę poślizgu. Za 20 minut na dole przy namiotach obowiązkowa odprawa dla zawodników rających wyścigów i dla sędziów liczących. Nie, niestety. Idziemy teraz na obowiązkową odprawę. Odprawiani do lotu. Tak, jak... że jest problem. Ogólnie jeszcze nie ustawiłem tych pływaków, nie? I cały czas mnie ściąga. Zaraz może tym się zajmę i może wystartuję. No, ja na pewno wystartuję. Samolot zdaje się już być sprawny, więc tylko u mojej umiejętności mogę zaważyć o tym, czy będzie dobrze, czy nie. No i co, lecimy na odprawę. Będzie... To nie będzie jak to? Wydra? Wydra, czyli Danura troszkę takiego. Zapraszamy sędziów na stanowisko. Z całej pary w wodę, no. Także idziemy, no. Pianki poliuretanowe, one są zrobione z pianki do podłogi. Sam koszt modelu to jest w granicach 30-40 zł plus wyposażenie. Dlatego są takie popularne, bo są szybkie, zwrotne i tanie. A w tych zawodach się to liczy.
startujemy o wyznaczonych godzinach. Nie ma, że komuś się popsuł model. Mamy 3 kolejki, do wyniku liczymy 2 najlepsze. Opuścisz, masz 3 na poprawę. Dzisiaj mamy rozegrać 2 kolejki A, 2 kolejki B, czyli mamy 10 lotów, mamy 5 godzin latania z 15-towymi przerwami. Z tego, co mi mówi organizator, nie zmieniamy pylonów, jeżeli by zostały uszkodzone w czasie lotu. Sędziowie stanowiskowi mają podejmować decyzję, czy mijacie pylon na odpowiedniej wysokości. Jeżeli tak, nie. Siedzi na krześle, mija pylon na wysokości wieży, jest ok. Mija pylon na wysokości drzewka, jest ok. Możemy latać na zmianę, możesz wylądować jednym, wystartować drugim. Ten mechanik ci zmieni baterię, lądujesz, startujesz pierwszym modelem. Tu nie ma tego czegoś takiego, ale międzylądowanie liczone jest tylko wtedy, kiedy wylądujesz, mechanik dotknie model, ten sam model wystartuje i zaliczy pylon. Siemanko, siemanko, podejście runda druga, wodno samolotów. Za niedługo będzie nasza kolejka, a my dopiero pierwszy raz będziemy próbować oblatywać Adram w zasadzie, a ja będę próbował oblatać model po nieudanym lądowaniu, niezamierzanym tak naprawdę. Także... Znaczy coś dałem parka tego do tyłu, a on dalej do przodu. Adrian, teraz czas na ciebie. Co jest najtrudniejsze tutaj? Najtrudniejsze chyba start. Start i lądowanie. W sumie tak naprawdę to kwestia jest najważniejszą. Budowa jakby ustawienia tego modelu, tak? Tutaj dodatkowo tam zamontowałem pływaki i okazało się, że ściąga mnie w jedną stronę i muszę wrócić się i tak i dalej coś tam podłubać, poustawiać. Także ustawianie jest dla mnie najtrudniejsze. Zawodnicy kategorii A, pierwsza grupa. Teoretycznie za 5 minut uruchamiamy czas startowy. Ale widzę, że ktoś próbował i utopił model, więc następnym razem, jak taka sytuacja będzie, to nie będziemy ściągać modeli latających w trakcie przerwy. Weź go ustaw tam z lewej, na prawo bardziej, daj pod ukosem. To nie... W tym roku został zmieniony regulamin, istnieje możliwość startu z lotniskowca. Jest taki zapis w regulaminie, tylko żaden z zawodników nie przywiózł ze sobą swojego lotniskowca, z którego mógłby na kołach wystartować i na tym lotniskowcu wylądować. I sędzia główny dopuścił z karą 100 punktów start z ręki modelu, który się nie może odkleić, bo nigdy nie latał z wody. Zobaczymy, jak pójdzie. Nie dość, że nie latał z wody, to prawdopodobnie może mieć za mało moc. Ale proszę, jaka piękna wydra przybrzeżna. Nie dość, że nie wystartował, to zaliczył z sobą. Proszę bardzo, łódka podwodna proszę się zrobiła. Proszę nie wchodzić do wody. Czekacie. Konkurencję jako sędzia główny prowadzi Marek Glebowicz ze swoimi współsędziami, młodym pokoleniem z Technikum Lotniczego w Nagoszewie. Widać, jeden Polaris przeleciał przed pylonem. Jeszcze 12 minut. Proszę ba... A teraz trafił idealnie. Oj, jak dokładnie się wpasował. Ajajajaj. Pylon będzie lepiej widoczny. Tak. Na pewno nie będziemy zdejmowali tego samolotu, dopóki nie skończy się kolejka. Niestety, to są ofiary. Proszę uważać na strefę.
A jeszcze ciekawiej prosili o lepsze oznakowanie tego pylona. No i już mamy, samo się zrobiło. Jak widać, kategoria A trochę lżejsza od tej poprzedniej, ale wcale nie mniej ciekawa. Jeszcze 11 minut, a kierownik zawody proszony do sekretariatu. Pilot, który wisi na pylonie, wziął model rezerwowy i startuje. Proszę bardzo, nie dość, że wisi, to jeszcze lata. Następny pilot. Następna wydra. Kontrolujcie państwo, kto najlepsze wydry robi, bo jest za to specjalna nagroda i tytuł honorowy. Wygrani! Dopiero zauważyło. Raz, ale spoko. O to właśnie chodzi. Upadamy, żeby się podnosić, tak? Czyli może jeszcze dzisiaj uda się. Już są wyniki pierwszej kolejki kategorii B. Fabian też wystartuje. Sekretariat podpowiada, że takie wyniki już są do wglądu. To jest lekcja, doświadczenie zbieramy i kolejne zawody. Możemy już informacja dla widzów. Zawodnicy wykonują 3 kolejki lotów eliminacyjnych. Do wyniku się liczy dwie najlepsze. Także jedno można sobie odpuścić lub poprawić wyniki trzecią kolejką. Jest to o tyle ważne, że bieg finałowy o miejsce na podium jest oddzielnie liczony. I startuje z handicapem czasowym, czyli pierwszy zawodnik, który ma największą ilość punktów, startuje pierwszy, następni co 5 sekund. A to jest parę pylonów czasami. To się nagrywa, tak? Tak jest. No słuchajcie, no... To się kameruje. Po 15 minutach dopiero troszkę delikatnie mi humor wraca. Nie jest za ciekawie. Po moim największym krecie w ziemię nie było takich zniszczeń, jakie są teraz. Woda jest masakryczna. Rodzina Ozgów. Uczy pokory. Paweł pilotuje w tej chwili samolot, a syn już właśnie idzie z warsztatu prowadzonego, warsztatu modelarskiego prowadzonego przez Łomżyński Klub Modelarski. Pilotują zawodnicy. 30 sekund. Dwóch stoi obok, Adam Janoszuk i Marek Piotrowski. To Marek Piotrowski lata z jednym pływakiem z Mińska Mazurskiego. No i tu będzie teraz fajnie. 15. Jeszcze zaliczy, zobaczcie, jeden pylon, jeszcze zdąży drugi 10, dolecieć. 9, 8, zobaczcie, 7, w ostatnich 6, sekundach. 5, 4, 3, 2, zobaczcie, to jest właśnie 1, duch bojowy. Koniec biegu. No i dziękujemy, a teraz patrzymy, jak on sobie poradzi ze swoim samolotem na jednym pływaku. Tu trzeba dużego kunsztu pilotażu. Marek proponuje blisko brzegu, wzdłuż brzegu, podchodzi bardzo ładnie, wiatr jest z zachodu, a on podchodzi wzdłuż brzegu, równiutko. Dziękuję za wspaniały pokaz pilotażu. Dziękujemy za wsparcie i doping. Tutaj chłopaki nasze, gmina Wysilków wspiera. Tutaj może chłopaków trochę kogoś zaczepimy tutaj zaraz. Zobaczcie, tutaj modele już są przygotowywane przez modelarzy. Jakie to są modele, chłopaki? Jakimi startujecie? We wszystkich kategoriach. Kategorii A, wyścigu B. Aha. I w mistrzach mokrego pilotażu. Pod koszulka. Jasne, ale widzę, namiot macie spory, mogę zerknąć? Tak, jasne. O, no tutaj widzę, że konkretne modele też. Model wodno-samolot jest przystosowany już bez dodatkowych pływaków do lądowania i startowania na wodzie. Tutaj model spalinowy. Coś w stylu ekstra normalnie. Ja to wszystkie
jako ekstra rozróżniam albo Cessna. Jeszcze słabo jestem w lotnictwie jakby rozeznany. Dwa Polarisy. Mówiłem, Polarisów jest mnóstwo, to jest choroba zaraźliwa. Jak ktoś z modelarzy już dzisiaj to powiedział. O kurczę, zobaczcie tutaj. Wodno samolot, który ma silnik, zobaczcie w jakim miejscu. To jest masakra po prostu. I silnik spalinowy. Super. Mam nadzieję, że uda się wszystkie modele sfilmować. Także idziemy dalej. Gotowi zawodnicy? I tutaj mamy moment, kiedy służby ratunkowe pomagają łowić samoloty. No bo wodno samoloty trzeba złowić. Zobaczcie, jak to wygląda. Modele, które gdzieś tam niekorzystnie wylądują, później się troszkę rozczłonkowują, nie da się powrócić nimi. Także wtedy musimy prosić służby ratunkowe, żeby nam pomogły w tym. Ale modele widzę, że całe zdrowe, także będą latać. Co fajnie powiedz. O, już jestem, powiem wam szczerze, zmęczony, kurczę, zmęczony. Jest godzina 16, a my ciągle z Adrianem reparujemy te samoloty swoje, próbujemy je uwodnić. Ciężka praca. Co chcesz? A z nami jest organizator Arnold Matulewicz. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, za zorganizowanie. Współorganizator, bo przecież to nie ja, to grupa ludzi pracuje. Ale gdyby nie pan, to każdy by... Liczył się pomysł, a pomysł wypłynął jako pierwszy ode mnie. Trzeba było przebrnąć wiele lat temu przez blokady psychologiczne, trzeba było manewrować nazwami, trzeba było te rzeczy zrobić, żeby to zadziałało, ale to się zadziałało, to chodzi, to się kręci, to jest samo nakręcająca się maszyna. No dokładnie, po dzisiejszej widowni i liczbie uczestników, no widać, że zainteresowanie jest naprawdę my to, duże. A tu już latają. Latają, to jest druga kolejka kategorii B. Druga grupa, drugiej kolejki kategorii B. O, wyścigu kategorii B, zestawu konkursów wschodniej Polski, Pucharu Centralnej Europy, modeli wodnych samolotów. Tak, sam wymyśliłem i cały czas się mylę. Panie Arnoldzie, jak to jest, bo z tego co panu kiedyś to było tak, że wasze zawody odbywały się chyba 3-4 razy w całym sezonie, tak? No, z początku w różnych miejscach Polski. Z początku czy dalej raz, tak później zaczęliśmy tu rozbudowywać kolejne miejsce, kolejne. Dochodziło do 4 spotkań. Wtedy chyba przy drugim czy trzecim takim rozbudowaniu już imprez okazało się, że trzeba było stworzyć system pucharowy. To trwało chyba za 4 lata. Później żeśmy zmienili nazwę na puchar. No i to zaczęło nakręcać się. Samo się zaczęło nakręcać. Jest nawet taka sytuacja, że czasami biją się o nas, zapraszają. Samorządy się biją, żeby to było. Jak ktoś był, zobaczył i widzi, potrafi to sprzedać. I mało tego, najciekawszą rzeczą jest to, że idziemy coraz dalej, to trwa w czasie, a to coraz bardziej się rozwija. Sami żeście spróbowali, to nie jest wcale łatwe. Latanie z wody to jest bardzo, bardzo łatwe w momencie, jak się człowiek nauczy, jak wszystko. No tak, tak. No, a jak się nie umie, się zaczyna, no to rzeczywiście barykatyczne. Ty sam wiem po sobie, bo jak przygotowałem teraz samolot, myślałem, że fajnie będę latał. I jak, udało się? A tym, no nie. Tymczasem czy latał? No. Były już 3 kraksy. Tylko? Tylko. Raz silnik straciłem, także to pan widział. Ale no. Teraz skleiłem Cessnę i za jakieś pół godziny będę startował. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie na tym razem. Wiesz co, najważniejsze, powiem tobie tak. To, że nie odpuszczasz, to, że walczysz, no. To, że planujesz, że będziesz dalej walczył, będę. Bo tu emocje grają. Tutaj jesteś jedyna konkurencja tak naprawdę sensowna z wodno-samolotów na świecie, gdzie się ludzie de facto biją, no po prostu walczą o te... To jest ta emocja, ta adrenalina, tak. To jest właśnie to. No to jest mega ta adrenalina, nie to, że woda, to tak. Pływaki, tak no... Woda, jest... powietrza, jak bywały zdarzenia, że się paliły samoloty w powietrzu, no a jak Krety, to jeszcze jest szansa na Kreta, bo mamy wyspę. Jest, tak. Jest szansa na Kreta, ale my mamy oficjalną, zaliczyliśmy w Czarnocinie oficjalnego Kreta, pierwszego w czasie zawodu, w czasie wyścigu właśnie. Na pewno powrócę tutaj z modelem Polaris ogólnie. Tutaj? Tak, tak. Widzę, że Polarisy tutaj mają wzięcie. Adrenalina, stres i to jest to, a oni są w tym momencie odporniejsi na zdarzenia. Panie Adol, tak na koniec. Co by pan powiedział dla osób, które się zastanawiają, czy wziąć udział, albo czy przyjechać, obejrzeć w ogóle takie zawody nasze? Mogę tylko zaprosić, żeby jeden raz się zdecydowali pooglądać, a w ogóle to, jeżeli to jest osoba, musi to być osoba młoda. Nieważne, czy jest to na
przedszkolu, w szkole podstawowej czy na emeryturze, to ma być osoba młoda. Mhm. Bo młodość siedzi w głowie. Młodość siedzi w głowie. A, taka młodość. Tak, młody człowiek. Ja kiedyś mówiłem w jakimś tam filmie, powiedziałem, młodo umrzeć w wieku 120 lat. Dokładnie. To no. Idąc z tym takim rozumowaniem, to pan ma jakieś 18 lat, myślę. To znaczy, w głowie mam 18, tak. A w kościach mam 120, no i mogę umierać. No dobra, to co? Ja muszę się przygotować, teraz mój będzie ten. Dobra, to no ja też będę się przygotować, to dziękuję bardzo. Dzięki. Pozostało 20 sekund. Mam 20 sekund na przygotowanie. Zdjąłem płozy. Pływaki i rzucamy z ręki, nie? Jest taka luka w regulaminie i mogę to zrobić. Adrian, dawaj, dawaj! 5, 4, 3, 2, 1. Start. Nie przerywamy biegu, sędziowie, proszę brać pod uwagę wieżę kościoła. No to mamy dużo roboty. Przód chyba spadł. Rozwaliło go na pół. Słuchajcie, jakbyście lotniskowiec mieli, to on by sobie dał radę. No wiem. Ale dobrze szło. I teraz możesz. Z prawej strony teraz możesz. W tym momencie jest wysokość wieży. Wiecie, o ile trzeba podnieść i samolot. Można to ocenić bardzo prosto. Samolot musi przelecieć poza pylonem. Także spokojnie, metodycznie, równo. Tu zobaczymy, na ile... Adrian, nie pomyliłeś samolotu... Nie. Z motorówką. O, widzisz, teraz już możesz wiosłować. A dla widzów informacja, że w finale organizator złośliwy stawia tak zwany pylon szatański. Pomiędzy dwoma pylonami stawiamy trzeci pylon, który ma tylko 3 metry. To jest dodatkowy punkt, więc trzeba przejść prawie nad wodą. I tam się dzieje cuda. Ja lotam tylko do 18. Dobra. To są to pogórowe, jak zostanie zwarcie, to będzie zgaszenie. Na pewno zapali wodę, to zostało kółkowo, no to był pływak. A strażacy zasuwali na motorówce. Ruszyli. Komentarz? Na motorówce nie zdążyli. Nie zdoja, no koment, nie nawet nie zdejmuję okularów, nie bo wstyd. Nie, spoko. Jest takie fajne powiedzenie. Jest takie fajne powiedzenie i to bardzo mądre. To przestudiujcie sobie, chwilę refleksji, usiądźcie i pomyślcie. Uwaga, every master was disaster. Siemanko, jest bardzo fajnie, humorek powoli mi wraca. Już mam takie plany, że będę robił Polarisa. Za niedługo przejdziemy do wywiadu z bardzo ciekawym człowiekiem. Człowiekiem, który ma chyba 8 Polarisów, czyli modeli tego typu. Zobaczcie, to jest model typu Delta. Mamy międzylądowanie. Trójkątny, można powiedzieć. Model, w którym się zakochałem na za pierwszych moich wodno-samolotach 10 lat temu. No i pod warunkiem, że wystartuję tym samym modelem i zaliczę pierwszy. I w tym roku muszę koniecznie go zbudować. Nie wiem, czy widzieliście państwo, czasu, ale ten model, to który ten chyba model leci wymaga tego, widzę, właśnie ten, bardzo mało czasu zdalnego. Bo ja go można złożyć tak naprawdę w 2 wieczory. Tak naprawdę. To jest bardzo ciekawy samolot na złożenie na początek, ale do szybkiego złożenia. Ja też to chcę uczynić i właśnie zaraz pójdziemy na porady do mojego znajomego, nowego przyjaciela, który właśnie pomoże mi troszkę z tymi Polarisami. Także idziemy. No słuchajcie, tak jak wam obiecałem, idę teraz na wywiad przeprowadzić z panem, który ma mnóstwo samolotów, które mi się bardzo podobają, ale widzę, że chyba gdzieś uciekł. Zaraz jego tutaj znajdziemy. Słuchajcie, tutaj mamy Polarisy. Jest ich tutaj trochę. Tutaj mamy dwa takie większe, numer 6 i numer 3. Tutaj mamy trochę takie mniejsze, mniej więcej takie tej wielkości, kiedy ja próbowałem kiedyś robić Polarisa. Jednego udało mi się zrobić, latał, później zrobił kreta niestety z niewiadomych przyczyn, ale o tym to w innym filmie, między innymi w filmie Nasze Początki. Także to jest właśnie jeden Polaris, drugi, trzeci, czwarty, one są tej samej wielkości.
Czyli co się dzieje? Dzieje się coś takiego, że jeżeli jesteśmy na wodno-samolotach, ja dopiero zauważyłem tutaj, ile tutaj samolotów, po prostu ile jest kraks. To jest niesamowite. 30-40% modeli w ogóle nie dożywa jutra tak naprawdę. Jest masakra. Zresztą zaraz tutaj zobaczycie, pokażę wam, o co chodzi. Wracając do morału, jeżeli jeden model się zepsuje, mamy możliwość od razu na bieżąco podczas wyścigu wyjąć drugi model, wyjąć, który czeka już tak naprawdę na brzegu, szybko w aparaturze sobie przepiąć odpowiednie odbiorniki, kanały, pozmieniać ustawienia tak, żebyśmy my sterowali drugim modelem. Jeden sobie gdzieś tam spoczywa na dnie. Nie, żartuję, na dnie nikt, żaden nie spoczywa, bo jednak są to wodno-samoloty, się unoszą na wodzie, ale gdzieś on tam, powiedzmy sobie, jest nieaktywny, odpalamy drugi i drugim kontynuujemy ten wyścig. To jest, no, świetna sprawa tak naprawdę, taki model zapasowy. Także tak wygląda to. I tutaj zobaczcie, bardzo ciekawa sprawa. Pakiet jest ukryty w styropianowym opakowaniu. Zobaczcie, tam jest podpięta płytka do balansera. Wam pokażę, o, ta zielona. O, palcem źle widać. O, ta zielona tam. O, teraz widzicie, ta zielona płytka to jest tam wpinka do balansera, tu mamy wtyk X190 i tak ta bateria się ładuje. One są wszystkie jakoś w pewien sposób ponumerowane, jest waga, tak, zapisana. Tutaj mamy, o, 7 amper nawet, także konkretny pakiet, 7 amper 6S, czyli to będzie do tych większych modeli. Tutaj mamy 4S do, a super, 4S 3 ampery do tych mniejszych modeli. Naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa sprawa. Na pewno będę wam relacjonował, jak robię swojego Polarisa, bo tutaj na pewno kontakt jakiś załapię z tym panem, który tutaj je produkuje na skalę masową, można by powiedzieć. Zobaczcie, one są identyczne wszystkie. To o to właśnie chodzi. Ogólnie ja sam wiem po sobie, że Polarisa można w kilka wieczorów zrobić, tak naprawdę, więc jego robimy masowo i można wycinać po prostu jego milion kopii tak naprawdę od razu z miejsca. Kilka, trzy, cztery kopie i po prostu kleić to, tak? Jeżeli jeden raz walimy, to bierzemy następny. I teraz uwaga, mniej przyjemny widok. Zobaczcie, słuchajcie, duży model Polarisa, czyli trzeci model duży i piąty chyba, z tego co pamiętam, z mniejszych się roztrzaskały. Jeden chyba o pylon, tam pylon już wam pokazuję. Pylon. Pokazywałem wam. O, dokładnie. O, ten pylon był rozwalony właśnie przez ten samolot. Ciężko jest czasami wyczuć tą odległość. Jeszcze do tego wchodzi woda. Kolejny czynnik ryzyka, że tak powiem, bo woda, dzisiaj dopiero to zauważyłem, że ona jest twardsza niż ziemia. Ale naprawdę, naprawdę twardsza niż ziemia. Także słuchajcie, modele niestety już raczej one nie będą latały. Ten myślę, że będzie latał, tutaj tylko zamocujemy statecznik pionowy, poziomy, tak, zamontujemy. Wydaje mi się, że ten jeszcze będzie latał. Ten na upartego też może latać, chociaż tutaj widzę, że tutaj mam pływak uszkodzony, tu mamy mocno uszkodzone. Oj, wiecie co, to już raczej może nie pływać. To już może nie pływać, ale jak się ktoś postara, jak najbardziej, ale po co? Jeżeli w kilka wieczorów możemy zrobić sobie nowy tak naprawdę model i cieszyć się nowym modelem tak naprawdę. I tutaj pan mi podpowiedział dobrze, że jeżeli wedle... Postaram się zamieścić jakiś link do tego Polarisa, jak budować, jeżeli sam go znajdę na internecie. Myślę, że ktoś mi tutaj go podeśle i zobaczycie, tam jest krok po kroku, jak budować taki samolot. I pan mi powiedział, że jeżeli będę budował jego krok po kroku, tak jak jest w planach, to ten model będzie latał. Także świetna sprawa, no lecimy dalej, ale to Polaris to jest numer jeden na wodno-samoloty. Także mówię, z 30% modeli tutaj to są praktycznie Polarisy, czyli takie dalej. Lecimy dalej.
5, 4, 3, 2, 1. Start. Fabian, postaraj się tylko nie trafiać w pylony. O dziwko, chyba po raz pierwszy wszystkie sześć podeli w powietrzu. Ach, teraz szósty. O, i udało się. Na chwilę. Ale piękna wydra, kto to tak... Została kabinka, ale model się jeszcze porusza. To był Adam Janoszuk, piękna wydra. Panie Adamie, jest specjalna nagroda wydromistrza. Proszę się jednak ścigać skutecznie. Minęła pierwsza minuta. O prymat w tej ciekawej dziedzinie. Przygotowuje się trzecia grupa kategorii A. Na dzisiaj to będzie ostatnia. Start planowany na 17.45. A po zakończeniu biegów, mistrzowie mokrego pilotażu, po jednym samolocie, po jednym pilocie, wykonanie kilku podstawowych figur. Spokojnie latamy później aż do końca całej kolejki. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że ostatni piloci to wraz z zachodzącym słońcem. No dzisiaj dzięki sędziemu głównemu wyścigów Markowi Chlebowiczowi z Warszawy, ze Stefanowa, przepraszam, koło Warszawy. Mamy jakieś tempo dość ostre. No może uda nam się wcześniej. Druga minuta. Może uda się wcześniej zakończyć. Prosimy tylko o mijanie pylonów i lądowanie przy brzegu, żeby jak najmniej pracy przy operacjach końcowych było. Przypominam zawodnikom, że jutro zaczynamy pierwszą kolejkę kategorią A. Czas startowy rusza punktualnie o godzinie 10 rano. Nie ma zawodnika, nie nalicza pylonów. Minęła trzecia minuta. Ewidentnie widać, że to pierwsze zawody i... Uwaga, nie na brzeg, lądować wzdłuż brzegu. Coś się stało. Prawdopodobnie coś ze śmigłem, bo taki łoskot był w powietrzu. Zobaczymy, ma bardzo ładny wiatr, dobry kierunek. Jeżeli chwilę zaczeka, to za chwilę ma szansę zdjąć z wody model. Uwaga, nie trzymać się za mocno do strefy, piloci. Pilnujcie odległości. Co to jest? Minęła czwarta minuta. Obserwując jako sędzia główny, widać wyraźnie, że są pierwsze zawody po przerwie covidowej. Im dalsza kolejka, tym lepiej latają. Przypominają sobie, co to są drążki. Drążki aparatury sterowej oczywiście. Nie wiem, o czym ty myślisz. No, niewiele brakowało. Sędziuje mojego lotu?
Minęła 5 minuta. Widać pilota Cessny, który mocno walczy z modelem, bo ten z oświetleniem. Pilot, który pierwszy raz lata na wodzie i gratulacje dla niego w ogóle za to, że podołał, a teraz widać, zwłaszcza na tym modelu, co to są pływaki. Takie wahadło od spodu. I model się zupełnie inaczej zachowuje niż bez pływaków. Tylko ja mam prośbę daleko od pylonów. Minęła 6 minuta. Masz sędziego! Nie martw się! Nie lata za darmo! Mamy międzylądowanie na wymianę akumulatorów. Sędzia jest, sędzia liczy, ale pilot nie wie, czy go liczy. Okazuje się, że go liczą jednak. Ale postaraj się na pływaka. I to nie wzdłuż brzegu pamiętaj. Proszę nie lądować w kierunku brzegu, bo wykluczę z biegu. Tylko uważajcie na brzegu, jak podchodzisz. Czekaj, ja dopływam. No proszę. I nagle cisza, bo wszyscy zmieniają akumulatory. No. Teraz mechanicy się śpieszą, a nie jeden model walczy dalej. Jarek stan poprawia czapkę i bęk w powietrze. Nowa siła, nowa energia i nowe ładne zawijasy na wodzie. Chwila, moment, zaraz będzie to leciało. Jarek świetnie lata. 8 minuta. Jeszcze 7 minut, czyli tam tuż po połówce jesteśmy. Coś się dzieje. A teraz mamy czerwoną łódź podwodną. Po 15 latach widać, jak mamy zabezpieczoną elektronikę. Tam idą prądy rzędu 15-20 amper. I się jeszcze nic nie spaliło. Podajcie Bosak. Grzesiek, Bosak, podajcie. Dojdzie, pilot dojdzie do brzegu. Tylko żebyś migła sobie nie uszkodził podwodnymi lotami. Fabek w końcu wystartował z pomocą tam Krzyśka. Powoli, jak widzę, Jarek, próbujesz dogonić Leśka. I już coraz lepiej mu wychodzi. Lata, latał. Było międzylądowanie. Przymusowe serwisowanie. Kolejne. Teraz niestety wylądował. Jarek lata również z nami w makietach na kołach. I niejednokrotnie wygrywał, niejednokrotnie stał na pudle. Lata to Fabian tam leży? Mustanga. I walczy w tej chwili o puchar. Kurde, nie nagrałem tego, widzisz, bo ciebie nagrywałem. Czyli półmakiet. Najbliższe zawody w Tomaszowie Mazowieckie, w Turleju pod Tomaszowie Mazowieckie. Ale trzymał, ale początek był, nie go widać ciężki, ale opanował. Tam latamy na kołach. Fabian, jak elegancko. Fabian, pięknie. Zmiana modelu. Jak wrażenie? Bo takie pierwsze. Pierwsze wrażenie to na pewno teraz tak. Koledzy pomogli mi samolot przygotować do lotu, tak naprawdę.
teraz już zachowywał się w miarę dobrze. Ja przeszkadzałem jemu latać tak naprawdę. Nie, troszkę jeszcze trzeba go skorygować, ale już nie było miejsca za bardzo na korygowanie, tylko on w miarę dobrze latał, więc latałem nim. Na pewno byłem spokojny, nie tak jak wtedy, i dzięki temu jakoś się udało. Teraz to w sumie nie wiem, co się stało. Tak naprawdę delikatnie chyba drążkiem za szybko machnąłem, bo dokładnie to są ułamki sekund. To było ile tam, 5 metrów nad ziemią. Janek Chiliński, ułamek sekundy, kiedy sekretariatu potrzebny jest sprzęt ratunkowy, tak? Pływaki urwane, ale ogólnie fajnie, no fajnie. Także okulary. Twoje okulary u mnie na głowie. No. Także to co, chyba tyle z naszych zawodów. Już dzisiaj nie wystartuję. Dzisiaj ostatnia już grupa była, także. Ale polaty zawsze możesz. Polaty zawsze mogę, no. Żywica sklepik. Janek Chiliński proszony na start. Także fajnie było. No. Minęła 13 minuta. Jarek próbuje odpalić poprzedni samolot, ma dwa, więc jeden pływa w tej chwili po trafieniu w pylon. No zaraz podejmie walkę. Na ile znam tego gościa, to on jest bardzo wojowniczy. Mam problem z napędem chyba jakiś. Delikatne wentylowanie silnika, upycha akumulator w tej chwili. Minęła 14 minuta. Jeszcze minuta, proszę bardzo, tylko minuta. Jeden samolot na ziemię. To są łożyska w silniku. Teraz to koniec. Zatarł silnik. Albo zatarł silnik, albo coś się zdarzyło. Zaraz zobaczymy. Pozostało 30 sekund. Coś się dzieje ze sprzętem elektronicznym. 20. 15. Zdąży wystartować czy nie? 10, 9, 8, niestety, 7, nie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec biegu. Prosimy ekipy do ściągania o ściągnięcie modeli. Panowie strażacy z Szumowa, prosimy o pomoc w ściąganiu modeli, w zbieraniu opłacenia. Dziękujemy za wsparcie i doping. O, to jest super, co? Jak śmigło rozbryzguje tą wodę, to jest fajne, fajnie to wygląda. Ewek, jakieś tam inne rzeczy. A, no jest. Jak uderzy w wodę czy coś, to żeby jeszcze można było polecić. W jaki sposób zostanie przeprowadzony trzeci konkurs, zobaczymy po zakończeniu. To ma latać. Czyli tu widzimy, że to ma po prostu latać. To nie musi wyglądać, więc część samolotów. Z daleka ładnie wyglądają. On po prostu zrobił model, który z tyloka się wiesz, a zobaczymy to malice kurde 10 generacji. Zrobił lepszy. To jest 10 generacji, tam się połowę rzeczy wymienia i jedziemy dalej. Nie wiem, która. Cześć, siemanko, z tej strony Fabian Podlaski, Centrum Modelarskie. Dzisiaj jesteśmy na imprezie, na ogromnej imprezie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu są wodno-samoloty, jesteśmy w Szumowie. I dzisiaj ma tu miejsce właśnie wyścigi modeli zdań sterowanych, które startują i lądują na wodzie. Przejdziemy się pokrótce, pokażemy Wam załogi, samoloty. Zobaczcie, jakie przepiękne maszyny, duże rozpiętości, mniejsze i większe. Tutaj mamy Polarisy, bardzo fajne. Zaraz też kogoś zapytamy, może ktoś będzie chciał z nami pogadać.
O, zobaczcie, tutaj mamy model Polaris, ten czerwony. Ten niebieski, jak to model? Siwi, bardzo fajny. Fajny, może startować i lądować z wody bez potrzeby dodatkowych jakichś tam pływaków. Zobaczymy, co tutaj dalej jest, chyba Cessna. O, tutaj mamy jeszcze jakiś model spalinowy. Witam. O, tu mamy bardzo fajny model, podobny do Cessny. O, i na razie tutaj chyba jeszcze trzeba coś naprawić. O, tutaj grill rozpalamy. Teraz przejdziemy do chłopaków tam dalej. Widziałem, może kogoś namówimy na krótki wywiadzik. Są ciekawe, ciekawe ekipy, ciekawe samoloty. Dużo jest Polarisów. O, właśnie tutaj wam pokażę, Polarisy są, zobaczcie. Jest jeden Polaris, drugi. Świetne samoloty. Też startują i lądują z wody bez potrzeby, bez potrzeby doczepiania jakichś płozów dodatkowych. Dzień dobry. No, to mamy też. I jak tam? Bo samolot. A, on ma pływak. Już jeden, ale części nie zebrał. Aha, dobra, bo właśnie. Płyń Maciej prosto, tak jak płyniesz. Bo tamten samolot poleciał. Już popłynął za wyspę chyba z lewej. Za wyspę. Tak, tak. A, przy rowerku może i być. O, zobaczcie tutaj, ile mamy samolocików fajnych. Tutaj mamy model. Coś jakby Cessna, co? Dobra, to jest model Fun Cup. A, Fun Cup! Fun Cup, to jest model podobny do Cessny. O, kategoria B, czyli już powyżej 2,5 kg. Widzę tutaj solidne, solidne dźwigary. Solidnie to jest zrobione. Widzę, że pływaki są plastikowe, z jakiegoś tworzywa, raczej plastik. Polarisy, dużo Polarisów, zobaczcie, to są takie jakby odrzutowce, ale one konkretnie latają. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało. O, zobaczcie, tam już samoloty latają. Coś tutaj przybliżymy do was. O, czy tu widać, czy nie widać? Widać. O, zobaczcie, jak fajnie samolocik lata. O, zobaczcie, tutaj mamy bardzo fajny model, też z napędem spalinowym. Pływaki, jakby metalowe? Nie, plastikowe. Plastikowe, z jakiegoś tworzywa. No, fajnie, fajnie, fajnie się zapowiada. Model akrobatyczny, akrobat. Tutaj też, kurczę, słuchajcie, to są takie konstrukcje, że naprawdę. Dech zapiera w piersi. Tutaj mamy pylon, który wyląduje tam dalej. Tu jest drugi pylon, pierwszy pylon, zobaczcie, zaraz wam go pokażę. O, tak, w tym miejscu jest tutaj pylon, tak zwany. Pylon tak zwany, o, widzę, że ktoś ma już zwodował pływaki. O, tu jest organizator. Bardzo dziękujemy, i tu pani organizator, bardzo dziękujemy. I jeszcze druga pani organizator. Ale to już! Dziękujemy bardzo. O, tutaj widzimy, że też przygotowania do lotu trwają. Trzeba skrzydło zamontować. Tutaj dalej mamy też ekipy nasze i ekipy innych. A zobaczcie, tu jeszcze Politechnika jest. Chłopaki, przywitajcie się, dzień dobry. No słuchajcie, ja dzisiaj już tak oberwałem, zobaczcie. Ekstra jest już bez pływaków, co? Coś, no dobra. A, włącza. O, zobaczcie, co tu się dzieje. O, symulator mamy? O kurcze, mamy symulator, zobaczcie. Fly Sky, aparatura. Mamy monitorek, także ciekawa sprawa. Na pewno później skorzystamy. Tutaj model Politechniki został wyprodukowany, stworzony, zaprojektowany przez kółko modelarskie. Dobra, tym miłym akcentem robimy przerwę. Ja będę zaraz montował swoje pływaki, bo ktoś mi już je zwodował. Tona albo 2 tony żywicy epoksydowej 5-minutowej jest mi potrzebna i zaraz będziemy znowu robić oblot. Przypominamy sędziom o odniesieniu się na punkty kontrolne w przypadku utraty pylona w sensie wysokości, żeby wiedzieć, jak oceniać. Organizatorzy serdecznie witają wszystkich zgromadzonych. Uwaga, start za minutę.
Pierwszy wystartuje pan Leszek Rodyko z Sokółki, jako drugi Marcin Janoszuk, obecnie z Warszawy, dawniej z Czarnej Białostockiej, jako trzeci Michał Święcicki z Czarnej Białostockiej, jako czwarty Robert Zieliński z Mińska Mazowieckiego i jako piąty Jarosław Sam z Warszawy, razem z panem Januszukiem z Czarnej Białostockiej. Uwaga, start za 30 sekund. Jak słyszycie państwo, Czarna Białostocka powtarza się wielokrotnie, tam powstał pierwszy pomysł, tam... Pozostało 20 sekund. Tam były rywalizacje pierwsze, tam się budowały same pomysły. To na Podlasie. Siema, zaraz bieg finałowy. Wszyscy już są gotowi i zaczynamy z bardzo... No jest spory wiatr, żeby nie za jedno, to jest trudne. Pylon nie należy. Start pierwszego finalisty. Poszedł. Teraz drugim zawodnikiem Marcin Janoszuk ma 10 minut opóźnienia z zamku. Start drugiego finalisty. Drugi. Trzeci leci Michał Sieciński. I to jest start właśnie... trzeciego finalisty. Jako czwarty Robert Zieliński. Start czwartego finalisty. I teraz razem wystartuje Jarosław Stan i Adam Janoszuk. Start piątego finalisty. Proszę bardzo, panowie sterujący. Dawaj, Adam. Wyjaśnię dlaczego. Start szóstego finalisty. I to jest dziwne może trochę, ale dlatego jako szósty nikt nie wystartował. Z pozycji 5, dlatego że dwóch zawodników uzyskało ex aequo taką samą ilość punktów, stąd... Minęła pierwsza minuta. I już mamy tylko 19 minut. I nie tego pilota liczyć. Jeszcze tak nie było, żebyśmy oceniali wysokość na podstawie wieży kościoła, ale mamy po raz pierwszy taki kolejny pylon leży, wiatr za duży. Zasada jest prosta, zawodnicy startują w finale. Lewy pylon też leży, proszę na starter. Sędziowie wiedzą, pozycja jest, wysokość jest znana. Mamy tu bardzo dobry układ geograficzny, dlatego że mamy punkty odniesienia w postaci terenów koło, gdzieś tam kawałek skarpy, wysokość drzewa, maszyna stojąca, dach kościoła czy inne podobne. Na pewno ci, którzy wystartowali, już są w pierwszej szóstce. Marcin wystartował, proszę bardzo, następny człowiek, który już jest inżynierem lotnictwa kosmonautyki po Politechnice Warszawskiej. Jego kolega Michał Święcicki już jest inżynierem, Politechnika Białostocka. No i Adam Janoszuk. 10 minuta. Służba medyczna, zawodowo. Pięć sztuk jeszcze. Obydwa na wodzie. Zobaczcie państwo, jak oni niziutko schodzą tuż nad wodę, a im bardziej wyrównany lot na równym poziomie, tym większe szanse, tym większa prędkość, tym mniej energii trzeba stracić do napędu, tym mniej razy trzeba ruszać drążkami. I tak jest tu ciasno, tak jak się patrzy na prędkości, które występują, jest to dość ostra dyscyplina sportu. Na szczęście dla pilotów pylony leżą, są to tylko punkty odniesienia, no to jest dla nich wyjątkowo rewelacyjne. Minęła 11. Rewelacyjna informacja, już jesteśmy po połówce, mamy jeszcze tylko 9 minut obserwacji. Finale. Ale poszedł. I Leszek Chodyko zakończył w tym momencie swój wyścig, dwa leżą w wodzie. Taki jest fart. Pytanie, kto ile nazbiera punktów. Nawrót na brzeg, podpłynięcie i może być serwisowanie. Poszedł Jarek, kolejnie to Robert. Skąd
I tu z prawej strony samolot przeleciał, nie przeleciał za pylonem. Niestety nie ma punktacji, tu mamy nawrót, chyba jakieś problemy z modelem. Tak jest. Minęła 14 minuta. To chyba Jarek, jeszcze 6 minut. Jarek przygotowuje rezerwowy model, ma tu C-Winda z boku. To twoje? Moje. Ale wyłączony jest. Nie wiem, czemu znalazł. Wystartował w lewą stronę, bo musiał pod wiatr i musi uciekać z powrotem w prawo. Przelot bardzo wysoki, nie ma punktów z tym samolotem na górze. Musi teraz obniżyć lot do wysokości szczytu. I znowu prawdopodobnie nie będzie punktacji, chociaż nie wiem, bo nie widzę z tej swojej wysokości, na której stoję. Są poważne problemy ze sterownością. Tutaj trzeba pokonywać turbulencje, które pojawiają się od lasu, z powietrza od strony lasu. Wiatr wieje z zachodu. Widzicie Państwo z lewej strony ścianę lasu, wysokość. No i te rotory zawijają pod spód tutaj za tym lasem. Na szczęście 17. Na szczęście nie ma wielkiej prędkości wiatru, więc one są groźne, ale nie do pokonania. 3 minuty przed nami jeszcze. Widać w czasie sterowania z lewej strony, że oni tam momentami tak jakby to powietrze dosłownie znajdowało się w odwrotnym kierunku niż należałoby. To są takie fajne wiry, od góry do dołu zawijają pod skarpę i potem z powrotem to leci. A z prawej strony powiewy z kolei. Modele te są zbudowane z różnych materiałów. Tu głównie są stosowane materiały piankowe do konstrukcji. Śmieszni sędziowie. Jak słyszymy, jest brzęk silników elektrycznych. Buduje się z różnych materiałów, najczęściej z pianek budowlanych, dobieranych specjalnie do konstrukcji. Życie. Jeszcze tylko 2 minuty. Zazwyczaj zawodnicy ci sami konstruują, sami budują, ale jak ktoś nie ma czasu, może sobie kupić samolot w sklepie, wyposażyć w aparaturę lub kupić gotowca, no i można ćwiczyć. Tylko minuta i teraz dopiero będzie o te ostatnie punkty, walka o te ostatnie punkty, ostatnie zdobycze. W powietrzu widzę 4 samoloty. Dobrze liczę? Sędziowie oczywiście na życzenie pilota muszą przekazywać informacje, o co chodzi. Do zabawy włączają się również ptaki, jak widzę. Co jest do... Mamy wydrę z prawej strony. Kto to? Na tym widziałem. Robert, wydra. Ładna wydra, kolejna. 20. 15. Co się stało? Puchar był zdobyty przez Marcina Janoszuka w 2018 roku, a w 19 roku zdobył go Robert Zieliński, czyli ten kolega, który stoi obok. I nagrodę skonsumował dodatkową. Dodatkową nagrodą było ile Robert pobytu na wyspie w Chorwacji? 7 dni. Bo było dodatkowo ufundowane przez Biuro Podróży Damptur. To jest jeden z naszych kolegów, modelarzy. On tam ma ośrodek swój i zaprosił zdobywcę pucharu na te 7 dni. W tej chwili rozpoczynamy przekazanie pucharu dla zdobywcy. Już wiecie, Arnold przez 2 dni katował wszystkich informacjami o tym, że puchar jest przechodni, że można go zdobyć w dwojaki sposób na stałe, albo trzykrotnie wygrywając edycję kolejno, albo pięciokrotnie nie kolejno. Więc te pięciokrotnie już wiadomo, że to może się przedłużyć i na 20 lat. Także może być ciekawie. Zapraszam. Proszę bardzo. Marcin, Robertowi honorowo przekazujesz na rok czasu. No co, nie podźwignij się. Zdjęcia poproszę, żebym ja później miał i proszę do nas oczywiście o podesłanie tego zdarzenia. No na ten moment, Robert, zabezpiecz jakoś trofeum na rok czasu, a tam na tej tablicy jest wpisany zwycięzca, zdobywca pucharu przez 2 ostatnie lata, tam jest 2000... O, Robert, przeczytaj.
2016 Dariusz Dylak, 17 Dariusz Dylak, 18 Marcin Janoszuk, 19 Robert Zieliński, 20-21 COVID. Nareszcie porządni zdobywcy na pucharach. Prawie żeby było. Dziękujemy wam bardzo. Teraz, póki przejdziemy do trofeów, które wyście wywalczyli przez te 3 dni, to ja chciałam z ramienia organizatorów podziękować, nie wiem, czy to nazywać dwóm rodzinom, czy to nazywać dwóm postaciom, czy jakoś inaczej, bo przede wszystkim, żeby nie państwo Rupińscy, pani Irena i pan Kazimierz, i żeby nie pan wójt, z całym swoim zapleczem. To by nas tu nie było. Ja bardzo poproszę Arnolda o wręczenie... Dagna. Ona najwięcej się narobiła, wiecie, tak fizycznie przy tym. Znaczy, tak, a formalnie jest wiceprezesem fundacji, więc... Pani Ireny. Na ręce pani Ireny podziękowanie nasze. Bo by nas po prostu nie było. Więc po to, żebyśmy byli, to drugą stronę. I panu wójtowi, tak. Mamy nadzieję. Pójdziemy w kuluarach, jak to kiedyś foyer mówił, i się dogadamy. Jeszcze jedna rzecz. Łomżyński klub modelarski prowadził zajęcia modelarskie dla dzieci. Poszedł cały zapas samolotów, które przygotowali na warsztaty. To jest, to się dzieje po cichu, ale to robi ten narybek tak zwany. Mieli symulatory ze sobą tutaj, no i stanęli do akcji wyciągania modeli, zdejmowania tego wszystkiego. No, chłopcy się sprawdzili. Dzisiaj zaproponowałem, żebyśmy dalej współpracowali. Myślę, że to są cenne osoby. Naprawdę warto się nimi zająć. To jeszcze to. I jeśli kogoś pominąłem, nie miejcie pretensji. Ja wam i tak wszystkim dziękuję za pomoc. No i co jeszcze? I oddam panu wójtowi mikrofon. Demokracja uczy cierpliwości. Czekałem. Moi drodzy państwo, ja też zacznę od podziękowań. Przede wszystkim chciałbym podziękować, że państwo zdecydowaliście się tutaj u nas zagościć. Było nam niezmiernie miło. Jak widzę, zawody były ciężkie, bo nie wszyscy wytrzymali, dotrwali, ale było nam miło. Na ten sukces organizacyjny wiele osób pracowało. Tak jak pan wspomniał, poczynając od służb mundurowych, policja, która jak zawsze znalazła się na swoim miejscu, tam gdzie trzeba. Dziękuję bardzo strażakom, dziękuję serdecznie Gminnemu Ośrodku Kultury w Szumowie pod wodzą pani dyrektor Uli Jaworowskiej. Serdecznie dziękuję za pomoc. Dziękuję, które tutaj współpracowały, tak muszę mówić i tak się nie wracam. Jest mi niezmiernie miło. Jeśli państwo pozwolą, to na państwa ręce w imieniu własnym, myślę, że też i pan starosta złoży podziękowania i to, co pani Irena potwierdzam, podkreślam, zapraszamy państwa za rok. Jak to mówią po Bożemu, daj Boże za rok. Serdecznie zapraszam. Pani Kani, można? No właśnie, o dziecię, jaka wieziła. A co tam jest? No. Będziemy negocjowali. Ja też nie gorszy jestem. Ale jeżeli nie możemy, to jest pokażę. Jak już sobie możemy, to sobie poradzimy. Czyli gra wstępna się zaczęła. Prawda, widzicie, jakie to proste? Zapraszamy zero. Dziękujemy serdecznie za przybycie. Ale to nie koniec. Ktoś musi sakramentalne imprezę, uważam, za zamkniętą, musi to powiedzieć. Myślę, że... Ale chwila. Ale my wcale nie kończymy. Ale w tym roku, nie. Mówimy tutaj o zestawie konkursów wschodniej Polski w ramach Pucharu Centralnej Europy modeli wodno-samolotów.
i zawsze tą robotę robił ktoś z rady danej gminy, tam gdzie byliśmy, lub wójt, lub osoby, które są, że tak powiem. Ja proponuję wam zrobić jeszcze jedno, ustawcie się wszyscy przy mikrofonie i powiedzcie to sakramentalne imprezy, uważamy, że... Przykro nam powiedzieć, ale uważamy za zakończoną. Dziękujemy serdecznie. A już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy już po zawodach. 2 tygodnie minęło. Więcej. Trzeci tydzień. Miesiąc może. Nie, miesiąc. Minęło. Dokładnie. I teraz, i dopiero teraz nagrywamy, że tak powiem, naszą... Relacja z wrażeń. No, relacja tak z wrażeń. Niech będzie. Nasze wrażenia. Pierwszy punkt to są bardzo pozytywne. Każdy opowiada swoich. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że zawsze chciałem. Lotnictwo zawsze pasją moją było, jest i będzie. Zawsze mnie fascynowało to, jak latają wodne samoloty, że startuje, ląduje na wodzie. Zafascynowało mnie to, że woda jest jak kamień, a nawet gorsza, jest bardzo twarda. Woda błędów nie wybacza, tak jak powiedział pan Marek. Woda uczy pokory, bardzo fajnie się latało. Cieszę się, że udało się zdobyć jakiekolwiek punkty, wystartować, polatać chwilę z zawodnikami, poczuć tą adrenalinkę. Super sprawa, no. Na pewno będę budował Polarisa, ale dopiero na następny rok podejrzewam, że go złożę, Polarisa. Polarisem gdzieś tam trzeba będzie też wziąć udział. I tyle, no, a swoje modele muszę złożyć, no. Buduję od razu 10 Polarisów. No, 2 na pewno będę budował, na pewno 2, tak. 2 albo 3 nawet, no. Z moimi umiejętnościami to tak. Ale ogólnie ten lot, co widzieliście, co są, to naprawdę, to... No, Fabian był mocno skupiony. Tak. Ale... To Cessna miała bicie na śmigle delikatne, bo śmigło się uprzerwiło. Nie miałem drugiego. Myślałem, że wziąłem, że te APC będą dobre, ale nie miałem piasty, także no, śmigło troszkę miało bicie. Krótko mówiąc, byliśmy totalnie nieprzygotowani, pojechaliśmy tam totalnie na... z partyzanta po prostu. Nie aż tak totalnie, ale Fabian, na pewno praktycznie tak. Modele praktycznie nie były tak oblatane. Jedynie co to przygotowaliśmy pływaki i tak dalej. Ja to swoim kursarzem w sumie 2 razy latałem. Co? I to na żyroskopie. To na żyroskopie. To w jednym ujęciu widzieliście, jak teraz zapomniał żyroskopu włączyć. Rzut z ręki do wody. Nie, ale raz później, tylko akurat tego nie nagraliśmy. Z chłopakami poszedłem tam gdzieś tam z boczku sobie polatać korsarzem i latałem. Faktycznie fajnie sobie latałem. No ale co, gdzieś tam drzewo wyrosło, nie? Tak? No. A słyszałem, że jeszcze na wodosamolotach ktoś tam chyba na drzewie zawisł, tak? I to mocno ktoś zawisł, tak. Tak? Tak, ale mega, mega wysoko to było. Nawet tak? Ja nie wlazłem na drzewo. To grubo. Już nawet nie próbowałem. No. Za jakiś tydzień czy dwa, no do 2 tygodni pojawi się filmik, jak lataliśmy Cessną. Dopiero? Myślałem, że to było. Nie. Cały czas opóźnienia, mamy tak tyły wszędzie. I naprawdę nie dziwcie się, dlaczego na przykład nie organizujemy pojazdu. Tak, my bardzo czasu chcemy. Ale ogólnie ja niedługo na full etap przychodzę też do sklepu, więc dopiero się zacznie dziać. Ogólnie dziękujemy, że tu jesteś, że dotrwałeś do końca naszego pełnometrażowego filmu. Jeżeli dotrwałeś, to... Zostaw łapkę i komentarz. Nie, komentarz. Komentarz, że obejrzałeś cały dokładnie film. Tak. Albo jak obejrzałeś chociaż połowę, to i tak będzie dużo, to też napisz w komentarzu, że obejrzałem połowę. Kiedy jedziemy jeszcze na kolejne? Może w tym roku na ostatnią sesję pojadę, zobaczę. Ale to będzie fakt po Częstochowie. Chyba. Jeszcze w sumie z Arnoldem rozmawiałem, no to mówił, że jeszcze w trakcie jest taki, że może się miejsce zmienić. Na te kolejne, na drugą edycję nie jadę. Niestety nie mam jak. Ty też nie jedziesz. Ja też nie jadę, też nie mam jak. Ale no może na ostatnią, może się, znaczy, bo tak, na ostatnią to ja się już przygotowywuję. Tak. Kupiłem nawet samolot Wilga. Wilga 2000 chyba, tak? Bardzo fajny model. Do zobaczymy, nauki latania jest wyposażony w klapę. Jeszcze, no. Bardzo, bardzo konkretny model. To polski model, z tego co pamiętam. Górnopłat, czyli duża powierzchnia nośna do takiej nauki latania, do wody samolotu. I od tego powinienem zacząć. I od tego powinienem zacząć. A nie od kursarza, który jest mały i bardzo zwinny i przez to bardzo czuły. Ale lubię szybkie loty. A właśnie. I lubię przeloty nad ziemią. Tak. Jeszcze niedługo zobaczycie filmik, jak będzie. Adrian pierwszy raz kursarza puszczał.
I to był taki moment nagle, że mówiliśmy, Adrian, to tylko jakbyś podchodził do lądowania, to powiedz kiedy, co nie? O, nagle Adrian nam nad głowami przeleciał, schyliliśmy się i wylądował. Ładnie, ładnie, no. Prawie głowy ścięte były. Prawie głowy ścięte, ale śmiechu co niemiara była. Dobra, to tyle, no, ale chyba ogólnie tyle. Podsumowując, wodne samoloty polecam każdemu. Przyjechać za rok, nawet jeżeli nie chcecie jechać gdzieś w Polskę, za rok tutaj w okolicy na pewno, być może też w Szumowie, obserwujcie wodnosamoloty.com. Na pewno będzie informacja, gdzie i kiedy będą zawody w następnym roku. No i się widzimy. Koniecznie musicie przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda. My też tam będziemy na pewno. Ja już będę z 3 samolotami, jak nie z 4, i będę, no, taką uzbrojony. Myślę, żeby... w konkretne siły będę. Ale tam latał. Ale przygotowywać się już kilka miesięcy wcześniej. Tak, tak. Znaczy, to tak, nawet nie kilka miesięcy, to rok. Cały czas. Rok przygotowań trzeba oblatać. Nawet zimą na śniegu, nawet zimą na śniegu można polatać na płazach. To jest, tak trzeba zrobić. No. Zawsze jesteśmy ograniczeni czasem, niestety. Tak jak każdy. Bo niby tak, no, w sumie wszyscy mamy w dyspozycji 24 godziny. Tak. Dokładnie. I to jest tylko kwestia tego, jakie... korzystamy. Dobra, co, Adrian, czy... nie łudźmy się, że ktoś to ogląda jeszcze, bo już dawno zasnęli wszyscy. Nie, także musimy obudzić was. Dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Hej. W następnym odcinku.